Ahoj, tutaj Husarz 1444. I witam Was w pierwszym wideo w nowym roku. Jako, że ostatni jeńcy byli na kanale dosyć dawno, postanowiłem nagrać coś o całkiem interesującej postaci. Po raz kolejny będzie to gościu z Finlandii, ale tym razem jego działania wykroczą grubo ponad jego ojczyznę. No to dobra, mój Twitter to Husarz5 i zaczynamy wideo. Ha ho ha! Jeńcy, proszę pana, no jeńcy! Pierwsze skojarzenie moje. Bohaterem filmu będzie niejaki fiński żołnierz Lauri Alantorni. Pewnie ciekawi was, co może być w nim takiego interesującego, że postanowiłem nagrać o nim wideo, ale spokojnie. Wszystko po kolei. Otóż Lauri urodził się w 1919, w świeżo co dopiero powstałej Finlandii. Do fińskiego wojska zaciągnął się 19 lat później, po ukończeniu szkoły biznesowej w 1938. Rok później Finlandię zaatakował Związek Radziecki i rozpoczęła się wojna zimowa, znana przede wszystkim ze świetnej taktyki oraz skuteczności Finów, którzy ostatecznie obronili niepodległość. Podczas konfliktu fińscy dowódcy orientują się, że trafiła im się prawdziwa perełka. Okazało się, że Torni świetnie strzela, jest wytrzymały i inteligentny, i dodatkowo w walce potrafił nieźle wykorzystywać narty, co dawało momentami ogromną przewagę nad Sowietami. Żołnierz walczył nad jeziorem Ładoga, gdzie zyskuje rozgłos oraz bierze udział w rozbiciu wojsk sowieckich pod Lementi. Niedługo później zostaje awansowany na kaprala, co biorąc pod uwagę jego krótki staż w armii było nie lada wyczynem. Dodatkowo zostaje zatrudniony do szkolenia rekrutów. W trwającej do marca 1940 wojnie zimowej Torni nabrał jeszcze większego rozgłosu i dowódcy upewnili się w swoim dobrym wyborze. Wojna co prawda się kończy, ale niewiele ponad rok później rozpoczyna się następny konflikt pomiędzy Finlandią a Stalinem, zwany wojną kontynuacyjną. Tym razem Finowie po swojej stronie mają także III Rzeszę, co mocno wpłynie na karierę owego żołnierza. Przez czas trwania konfliktu Lauri wyrabia sobie reputację na tyle silną, że otrzymuje swój własny oddział nazwany jego nazwiskiem. Zadania oddziału odbywają się głównie na terenach wroga, co było bardzo ryzykowne, jednak armia sowiecka znowu nie dawała sobie rady z Finami. Torni nie bał się atakować, nawet o wiele liczniejszych, a nawet czasem wyposażonych w czołgi oddziałów. Działał szybko i pewnie dzięki czemu był bardzo skuteczny. Jego oddział narciarski w niewielkim odstępie czasowym zyskał taką sławę w szeregach wroga, że wyznaczono za jego głowę nagrodę 3 milionów marek fińskich. Jednak, pewnie jak się spodziewacie, nikomu nie udało się zgarnąć tej puli pieniędzy. W czerwcu 1944 Lauri Alantorni dostaje krzyż Mannerheima, czyli najwyższe możliwe odznaczenie wojskowe w Finlandii. Gdy jednak Niemcy na froncie wschodnim zaczynają się wycofywać, Sowieci wykonują w końcu ostateczną ofensywę na Finlandię i zmuszają ją do kapitulacji i rozejmu. Wojna dla Finlandii się kończy. Nie zakończyła się jednak dla naszego bohatera. Mimo że Finlandia nigdy nie była formalnym sojusznikiem III Rzeszy, a sojusz pomiędzy państwami, przez aliantów uznawany był jako pakt obronny pomiędzy ZSRR, to powiedzieć, że Finlandia i Niemcy mieli dobre relacje, to trochę mało. Przez praktycznie całą wojnę Niemcy dostarczali Finlandii zaopatrzenie i przesyłali dywizje ochotnicze. Pokój Finlandii z Sowietami okazuje się bardzo bolesny. Nie kończy się na stratach terytorialnych, ale także obejmuje demobilizację znacznej części fińskiego wojska. Po wojnie Torni traci pracę. Nie wie, co ma ze sobą zrobić. Dodatkowo pała ogromnym gniewem w stronę Sowietów za odebranie jego rodzinnej Karelii. Ale II wojna światowa nadal trwa i nadal jest możliwość zemsty na Sowietach. Torni trafił więc do armii III Rzeszy, ale nie stał się żołnierzem Wehrmachtu, lecz został przyłączony do elitarnej i bardzo dobrze wam znanej jednostki Hitlera. Mowa tutaj o SS. Nie jest to jednostka o zbyt dobrej reputacji, musicie przyznać. Nie do końca wiadomo, jaki stosunek do niej miał sam Lauri, ale wiemy, że nie dał się zbytnio nazistowskiej ideologii. W armii niemieckiej walczy w przerwie pomiędzy wojną zimową oraz kontynuacyjną,
oraz w 1945. Jak dobrze wiemy, reżim Hitlera upada w tym samym roku i Torni jest zmuszony się poddać. Na jego szczęście żołnierz zostaje zatrzymany przez aliantów, a nie Sowietów. Szybko trafia do brytyjskiego obozu jenieckiego, z którego tak samo szybko ucieka, do swojej rodzimej Finlandii. Tam czeka go niemiła niespodzianka. Otóż za służenie winnej armii i zdradę ojczyzny, bohater wojenny zostaje wtrącony do więzienia. Co prawda wychodzi z niego po 3 latach, jednak już wie, że nie ma tutaj czego szukać. Po raz kolejny w głowie układa mu się sprytny plan. Mamy rok 1950. Z racji takiej, że po II wojnie światowej rozpoczęła się gigantyczna fala emigracji do Ameryki, Torni także postanowił spróbować szczęścia za Atlantykiem. Do USA dostał się poprzez statek przepływający wzdłuż wybrzeża Alabamy i trafił do Zatoki Meksykańskiej. Dzięki dużej społeczności fińskich imigrantów, weteran wybiera Nowy Jork na swoje miejsce zamieszkania. Tam postanowił wieść spokojne życie i ustabilizować się. Pracuje jako sprzątacz, następnie jako stolarz. Taki żywot jednak nie był mu pisany. W jego historii pojawia się nowa postać. Jest nią były szef amerykańskiego wywiadu, William Donovan. Znał już wcześniej Torniego i nie może uwierzyć, dlaczego tak wybitny żołnierz marnuje się w fachu stolarza. Nawiązuje kontakt z nim i za jego sprawą Torni otrzymuje amerykańskie obywatelstwo. Laurie zmienia także swoje dotychczasowe imię i nazwisko na Larry Thorn. W 1954 dołącza do Zielonych Beretów, czyli Sił Specjalnych Armii Amerykańskiej. W tym momencie ma 35 lat i jest to trzecia armia w jego karierze. Cały czas trwa zimna wojna i znowu pojawiła się możliwość zemsty na komunistach. Mimo że parę lat już nie walczył, zostanie rzucony na głęboką wodę. Jednak dzięki swojemu doświadczeniu ponownie udaje mu się zdobyć rozgłos i awansować. Z doświadczenia Fina korzystają także rekruci, którzy nauczyli się od niego przede wszystkim wspinaczki górskiej i taktyki wojny partyzanckiej. Udało mu się wykonać nawet bardzo ryzykowną misję odzyskania dokumentów z samolotu rozbitego w górach Zagros. W 1965 trafia na już swoją drugą turę służby do Wietnamu. Amerykanie w całej wojnie nie mieli dużo szczęścia i jak się okaże, to także nie będzie szczęśliwy rok służby dla Torniego. Przekonał się o tym 18 listopada tego samego roku. Śmigłowiec, na którym znajdował się Torni, rozbił się podczas powrotu z misji w górzystej prowincji środkowego Wietnamu. Żołnierze nie mogą znaleźć wraku śmigłowca i Torni zostaje uznany za zaginionego. Tak naprawdę nigdy nie dowiemy się całej prawdy. Być może trafił do niewoli Wietnamczyków, a może zdezerterował. Po latach nazwany został żołnierzem 3 armii. Jak widzicie, żywot Torniego nie był czarno-biały, a także służba w SS nie wpłynęła pozytywnie na jego reputację. W wielu kręgach jest uznawany za jednego z bohaterów, a w innych wręcz przeciwnie. Niemniej jednak myślę, że warto znać historię tego gostka, bo jest jedyna w swoim rodzaju. No to dobra, wujek Husarz was żegna, jak zawsze możecie zostawiać swoje sugestie w komentarzach. Widzimy się w następnym wideo. Babasos. Thank you.